Trwa remont budynku Domu Pomocy Społecznej przy Alei Wojska Polskiego w Starogardzie Gdańskim. Zdaniem władz powiatu remont powinien być zakończony na przełomie października i listopada tego roku. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zakres remontu jest dość obszerny, dość szeroki. Dobudowywane są dwie klatki schodowe, które będą miały m.in. znaczenie przeciwpożarowe. To jest realizacja zaleceń straży pożarnych odnośnie zabezpieczenia przeciwpożarowego tego budynku, ale ten remont jest znacznie szerszy, ponieważ obejmuje również wymianę dachu, a także adaptację poddasza na część mieszkalną. Po remoncie dojdzie dodatkowa powierzchnia mieszkalna, pojawi się kilka nowych pomieszczeń, w których będą mogli zamieszkać pensjonariusze, także będzie możliwość zamieszkania w tym domu dodatkowo około 10 osób więcej, także łącznie ten dom będzie przeznaczony dla ponad 60 pensjonariuszy.